Wszyscy kochamy gry free to play. Kochamy w cudzysłowie, bo z jednej strony fajnie, że nie musimy płacić, żeby się choć trochę pobawić. Z drugiej mamy często wrażenie, że ktoś nieustająco nas odrobinę oszukuje, abyśmy czuli pewną frustrację, co by grać dalej, albo sobie to granie ułatwić, dokonując zakupu. Taki mechanizm zastosowano choćby w Angry Birds Go, gdzie za żywą gotówkę możemy skrócić sobie drogę do ulubionych ptasiorów czy potężniejszych upgrade'ów. Z kolei w Dungeon Hunter 4 trzeba płacić za wcześniejsze użycie eliksirów. W Where is My Water 2 zbyt wiele porażek zmusza do płacenia za kolejne próby. Candy Crush Saga powoli podnosi poziom trudności do tego stopnia, że kiedy przekroczymy pewien próg, dalej bez wydania kasy pójść się po prostu nie da, a gra ze skillowej zmienia się w dość chamską monetyzację. W Puzzle & Dragons sztuczka deweloperów jest jeszcze inna. W grze walczymy z coraz potężniejszymi falami przeciwników, aż na zakończenie czeka nas starcie z bossem. Przegrana oznacza utratę wcześniej zdobytych nagród i poświęconych zasobów. No, chyba że sypniemy groszem, a wówczas miła gra pozwoli nam ocalić łupy. From the ashes of our kingdom, a new hope shall rise. Lepiej zapłacić raz, a nie w kilku ratach, i to zwykle dużo więcej. W dodatku, bez obaw, że ktoś coś przez przypadek kliknie i kupi, na dodatek ciężko też ocenić, czy dany wydatek w świecie gry jest faktycznie opłacalny, bo przecież kwotę ustalono nieco odgórnie. To jakieś, w pewnym sensie, widzimisię twórców, choć stoi za tym poważna matematyka. Patrząc na trend rynkowy, można by stwierdzić, że tak zwana ekonomia freemium w grach powoli traci na efektywności. Przychody spadają, rynek się zagęszcza. Ile wielorybów może pływać w morzu? A wieloryby to ci gracze, którzy wydają dużo pieniędzy i w pewnym sensie dzięki nim wszyscy inni mają produkt mniej lub bardziej za darmo. Co ciekawe, 50% dochodów mobilnych gier zapewnia ledwie 0,15% wszystkich graczy. A co jeszcze ciekawsze, 66% graczy po jednym dniu przestaje grać w mobilne gry free to play. Jednocześnie w topkach pobranych aplikacji sklepów mobilnych rządzą gry darmowe, więc przebić się jest coraz trudniej. Apple obcina nagrody w zamian za oglądanie reklam w programach, czyli głównie w grach właśnie. W przeciągu 2 lat, do grudnia 2013 roku, koszt pozyskania jednego użytkownika, który zainstaluje aplikację, wzrósł o 280% do kwoty prawie $4,5. A jednocześnie w tym samym okresie miesięczne średnie wydatki na free-to-play wzrosły ledwie o 38%. Innymi słowy, jeszcze trudniej na takich grach zarabiać. Tyle, że przychody najsilniejszych mobilnych darmowych gier potrafią przytłoczyć. Jeszcze nie tak dawno hitowe Clash of Clans dziennie przynosiło ponad $1 milion przychodu, a Candy Crush Saga nieco poniżej miliona. Dziennie to około 3 milionów złotych. Supercell, właściciel m.in. marki Clash of Clans, przeciętnie w minionym roku zarabiał dziennie prawie $2,5 miliona, jakieś $7,5 miliona. Znów, dziennie. Nic za tym dziwnego, że o ten tort walczy coraz więcej firm. I nic dziwnego, że free-to-play budzą niepokój różnej maści urzędów. Unia Europejska już zaczęła bliżej przyglądać się temu modelowi monetyzacyjnemu. W Polsce przyczepił się do niego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, potoczny UOKiK. 30 maja Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał ważny wyrok dotyczący szeroko reklamowanej gry Wojny Czołgów. Według wspomnianego UOKiK-u produkt reklamowano tak, że wprowadzał konsumentów w błąd. Użytkownicy w rzeczywistości musieli płacić za dodatkowe opcje, czyli choćby za wyposażenie wirtualnego czołgu. Jedynie na wstępnym etapie korzystanie z gry było bezpłatne. Prezes UOKiK-u uznał, że reklama Wojny Czołgów nie informowała rzetelnie o cechach produktu, więc konsument mógł być zaskoczony koniecznością uiszczenia opłat po tym, jak zdecydował się na skorzystanie z oferty. Na reklamodawcę gry nałożono karę łączną w wysokości około 40 tysięcy złotych. Ale przy potencjalnych przychodach, sięgających kilkudziesięciu tysięcy złotych dziennie, to przecież nic. Z drugiej jednak strony orzeczenie UOKiK-u otwiera drzwi konsumentom do kolejnych zgłoszeń, a twórców gier zmusza do zmiany funkcjonowania. Czy free-to-play zaczyna być trendem odchodzącym w zapomnienie? Ciężko jednoznacznie stwierdzić. Ale niewątpliwie nadszedł chyba czas się przestawić i przyznać przed sobą, że gra oferująca nam więcej zabawy niż wizyta w kinie jest warta podobnej kwoty, co bilet na hollywoodzkiego blockbustera.